Biskupi po koronacji postanowili udzielić błogosławieństwa nowo ukoronowaną cudowną figurą. Podjęli na drążkach statuę cudowną i postanowili nakreślić znak Krzyża Świętego nad zgromadzonymi wiernymi. I wtedy nastąpiło niebezpieczne wychylenie figury. W czasie tego wysunęło się z ręki Matki Bożej berło, wkręcane zresztą w strukturę rzeźby. To berło wówczas uchwycił biskup Karol Wojtyła. Słyszeliśmy, bo to wtedy było dosyć takie głośne, że właśnie kardynał Wyszyński powiedział, że Matka Boska oddaje ci władzę w Kościele. Ludzie wtedy nie przywiązywali specjalnie do tego wagi, no bo to była sprawa czasów, kiedy wiadomo było, że nawet kardynał Wyszyński był kimś, na czym wszystko się opierało, natomiast kardynał Wojtyła był stawiany przez władzę właściwie tak kontra kardynałowi Wyszyńskiemu. Myślę, że to był znak. I wszyscy do dziś dnia tak sądzą, że to był znak dany ludziom. Matka Bosko pokazała na niego, to jest ten człowiek, który później mówił totus tuus, czyli cały twój. Kiedy biskup Wojtyła został mianowany kardynałem, podczas odpustu w 1967 roku witająca go na dziewczynka życzyła mu, żeby został papieżem. Znowuż ten epizod jest odnotowany w kalendarium Karola Wojtyły. Bardzo mocno te dwa wydarzenia powiązano w 1978 roku, 16 października, że już przed laty tutaj w Ludźmierzu Matka Boża królewskim berłem jak gdyby wskazała następcę swojego syna Piotra na stolicy apostolskiej. Pamiętam odpust 1967 roku. Wówczas byłem po pierwszym roku w seminarium. W pewnym momencie podczas kazania wyłączono światło. Ksiądz kardynał pierwszą część kazania wygłosił w środku świątyni. Ja akurat byłem, bo już nie dostałem się do środka, na zewnątrz. Po kazaniu tam w środku zrobił się tumult. Ktoś szedł. Niesiono dwa klęczniki, krzesło, a za nimi ksiądz kardynał Wojtyła. Ze zdumieniem oglądaliśmy to. Położono klęczniki czołem do siebie, położono krzesło i ksiądz kardynał po krześle wyszedł na te dwa klęczniki i mówił kazanie. Ogromne było poruszenie i radość, że pamiętał również przy ołtarzu, że jeszcze są tam na zewnątrz wierni, którzy nic nie słyszą i donośnym głosem właśnie drugą część kazania skierował do nas. Wspaniale głosił Słowo Boże w tle wejścia do naszej bazyliki. Bóg wam zapłać, żeście na to dzisiejsze spotkanie przynieśli tutaj Matkę Boską Ludźmierską. Bóg wam zapłać. Zwłaszcza Bóg zapłać proboszczowi ludźmierskiemu, który łatwo tego skarbu z kościoła nie wydaje. Ale że był w jednym roku ze mną święcony, to popuścił. Matka Boska zawsze jest podobna do ludzi ze swojego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską Guadalupe, Matkę Boską Indian, przychodziła mi na myśl najbardziej Matka Boska Ludzimierska, bo to taka prawdziwa gaździna podhalańska.